Projekt ogólnomiejski zakłada poprawę głównej osi rowerowej, tej przy Alei Grunwaldzkiej, i właściwie zmienimy przede wszystkim główną oś i bardzo, bardzo, bardzo mocno poprawimy infrastrukturę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. My wchodzimy na skrzyżowania, na te, do których najczęściej dochodzi do drobnych kolizji, i zależy nam ogromnie, ażeby infrastrukturą poprawiać bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. To będzie 24 skrzyżowania do przebudowy, 300 stojaków rowerowych, podpórki, lustra rowerowe, lustra drogowe, a zatem to wszystko, co w sposób drobny, aczkolwiek bardzo istotny, poprawia bezpieczeństwo. Ile pieniędzy pochłonie ten projekt? Projekt ogólnomiejski 2 200 000. Myśmy wystąpili o pełną pulę, bo jest to projekt, z którego skorzysta każdy gdańszczanin i gdańszczanka, bo właściwie w tej głównej osi Trójmiasta poruszamy się wszyscy gdańszczanie i gdańszczanki. Projekt dzielnicowy z Wrzeszcza Górnego przy Galerii Bałtyckiej 250 tysięcy, czyli razem 2,5 miliona na poprawę bezpieczeństwa dróg rowerowych i pieszych. Bardzo miłe, że rowerzyści się skrzyknęli i jeden z projektów ogólnomiejskich zyskał poparcie ponad 6 tysięcy głosujących. I też drugi projekt, taki bardzo ciekawy, to jest Animal Patrol, czyli widać, że miłośnicy zwierząt to bardzo silna grupa społeczna w naszym mieście. Ich też wniosek zyskał ogólnomiejskie poparcie. Już wiem, co jest wybrało, co wybraliśmy, bo co wybrali nasi mieszkańcy i może jeszcze ktoś spoza naszych mieszkańców, ale te dwa projekty cieszą nas, będą nas cieszyć na pewno. Jakie projekty w waszej dzielnicy wygrały? Projekt plac imienia Arkadiusza Rybickiego. No to jest prestiżowa sprawa, bo znamy postać Arkadiusza Rybickiego, znanego człowieka. I ten plac, no w tym miejscu, gdzie on kiedyś mieszkał w dzieciństwie, jest, uważam, trafiony bardzo. Plac to pierwsza inwestycja, druga inwestycja? Bezpieczna droga do domu, to znaczy do budynku mieszkalnego, do wieżowca, gdzie kiedyś stawiając nie myślano, że tam będą samochody, trzeba będzie podjeżdżać, nie ma jak dojechać, więc będzie tam zrobiony kawałek drogi, który będzie łączył budynek z pozostałymi ulicami osiedla. Po raz pierwszy silny głos był seniorów ze Śródmieścia i tu jest pewnie zasługa pani Turk, aktywistki wśród seniorów, bo ten projekt przeszedł. Natomiast może mnie dziwić, że w innych dzielnicach, gdzie też odsetek seniorów jest wysoki, takich projektów jeszcze nie było. Być może mamy do czynienia z drzemiącym olbrzymem, czyli seniorami gdańskimi.